Jagina żyła w oddaleniu, snuła swoją opowieść babcia. Na skraju wsi, naprzeciw gęstego lasu, przy wąskim gościńcu prowadzącym chyba donikąd. Sejneska Księga Baśni to jest nasza wielka radość, bo tak sobie obiecujemy i tak sobie marzymy, że będzie to coś bardzo pięknego, bo po raz pierwszy zostanie zebrany cały bardzo ciekawy materiał ze świata dzieciństwa, ale też ze świata dorosłych, z pamiętania, z przekazów rodzinnych. Taki rodzaj opowieści, która wiąże się z baśniowością świata, w którym my żyjemy. Możemy też myśleć o pisaniu jako takim czymś, co zmierza do pięknego przedmiotu, obiektu, że można sobie wymarzyć, jak to będzie wyglądało. I dom jej maleńki był, przypominał stuk siana, któremu nasadzono daszek, jakby czapeczkę, a pomiędzy kołki stogu wstawiano deski, tworzące ściany domku. Miała taki... Bruk. Taki. A? Taki bruk. Bruk. To znaczy stuk zadaszony. To nie był stuk. To było po prostu tak, było na dole. Cztery ściany, ściany nie było. Ściany były. Częściowo. Ściany z desek, bo to biedne dwie kobiecinki były. Z desek. I tam ona miała krowę. No, ona ale podawała, nie było ścian. A na wierzchu był taki bruk jakby. No, i tam ściany składała. Nasze obie baśnie są o Żydach. I każda z nas wplotła jakąś swoją historię ze swojego domu do tej baśni. Na przykład jedna baśń jest o dziewczynce i tam jest motyw babci siedzącej na fotelu i to jest właśnie taki motyw mojej prababci, która jest dla mnie bardzo ważna. Po przeciwnej stronie tej dróżki cienił się stary, gęsty las. Chatynka miała dwa małe okieneczka, a w izbie ceglany piec, łóżko i stoliczek. Puste ściany, tylko po wschodniej stronie ikona była przywieszona. Natomiast kiedyś babcie chodziły w ten sposób. O tak, tak, tak i tak. Aha. Nawet młodzi ludzie, dzieci, nawet nie wiedzieli, jakie babcia ma włosy, czy ona w ogóle ma włosy. No ja z moim kolegą, z racji, iż jesteśmy dość bliscy dla Litwy, bo mamy korzenie litewskie, uczymy się w szkole litewskiego, to wybraliśmy właśnie pisarkę litewską i właśnie chcieliśmy, żeby umiejscowić to właśnie tutaj u nas, żeby to była taka miejscowa, takie znaki rozpoznawcze trochę tego miasta. Zaczęliśmy wymieniać się swoimi marzeniami z dzieciństwa, to czego nie chcemy zapomnieć z naszych lat młodości. Jak chcemy wejść w ten świat dorosłości, ale dalej zostawiając sobie tą część dziecka. Skąd Jagina znała tajemnicę ziół? Nie wiadomo. Takich sekretów uczą zazwyczaj matki i babki, bo to przez kobiety przekazywana jest najskrytsza wiedza o tradycjach dobrej kuchni i mocy uzdrawiających. A ona sierotą przecież była. Musiała się w tym kryć jakaś tajemnica.